Agnieszko, jak sobie radzicie w tej trudnej teraz sytuacji w kociarni? Trudna sytuacja to jest zawsze czas próby. Czas, kiedy się okazuje, na kogo możemy liczyć, kto nas wesprze, kto się odwróci tyłem. I w tym czasie trudnym muszę powiedzieć, że ekipa kociarni po prostu zdała egzamin na szóstkę nawet, nie tylko na piątkę, bo z punktu widzenia kota nie zmieniło się nic. Miski mają pełne, mają ciepło, jest sprzątnięte, jeżdżą do lecznicy, jeśli tego potrzebują, kastrujemy koty na mieście. Wszystko z zachowaniem środków ostrożności, wszystko tak, żeby się tutaj jakoś tak mijać w tej kociarni, żeby nie robić tłumu. Mimo wszystko naprawdę jestem niesamowicie zadowolona, niesamowicie dumna z wszystkich, którzy nas wspierają i którzy przychodzą do kociarni. No bo były obawy, że zostaniemy po prostu same z Leną. Obdzwoniłyśmy policję, Straż Miejską, okazało się, że wolontariat traktowany jest jak praca i że z tym akurat nie ma problemu. Także tu naprawdę jesteśmy niesamowicie dumne z tego, że udało się taką społeczność wokół kociarni zbudować, która nas nie zawiodła. Mamy tylko jedno zmartwienie. No właśnie, finanse. Z czym macie problem? Finanse są problemem, dlatego że zawsze nie mamy finansowania znikąd. Żyjemy dzięki temu, że wspierają nas ludzie, którzy chcą nas wesprzeć. Organizowałyśmy kiermasze. W tej chwili kiermaszy nie ma, no bo nie ma jak zrobić kiermaszu. Uruchomiłyśmy dwie zbiórki. Jedna to jest taka na cele ogólne dla kociarni, na to, żeby właśnie koty miały miskę, żeby miały środki do sprzątania. Druga to jest na leczenie kotów, bo w tym trudnym czasie trafiły do nas koty w bardzo trudnym stanie, które wymagają długiego leczenia. Na pewno będzie to jeszcze długi czas, zanim one dojdą do siebie. Na Pikpoka i na Zeusa. Pikpok trafił do nas łysy. Okazało się, że ma bardzo chorą jamę ustną, całe zęby trzeba będzie usunąć, cały czas jest jeszcze leczony. Zeus jest jeszcze niezdiagnozowany, bo mimo dobrych wyników dzieją się tam z nim różne przykre rzeczy. No i w tym czasie dołączył do nas jeszcze Ciastek. Ciastek jest rewelacyjny, ważył 2,5 kg, kiedy do nas przyszedł, w tej chwili waży już 4 kg. Jest przygotowywany do zabiegu na oczy, także na te 3 koty w tej chwili jest zbiórka jeszcze dodatkowo. Na naszym Facebooku właśnie jest nasze konto, jeżeli ktoś nas chce wesprzeć bezpośrednio na nasze konto, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma ochotę przynieść karmę, środki do sprzątania, nawet miotły, tak? My to wszystko musimy kupić, z tym wszystkim musimy sobie jakoś radzić. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś drapak, który chce kupić albo ma niepotrzebny, to jak najbardziej jesteśmy chętne, przyjmiemy. I właśnie mamy te dwie celowe zbiórki na naszym Facebooku, również jeden to jest kociarnia ogólnie, a drugi to jest właśnie Pikpok i Zeus. Zostaliśmy poznani chyba z tej strony, że tych pieniędzy nie marnujemy i są osoby, które nas wspierają i mam nadzieję, że tych osób będzie coraz więcej. I w tym trudnym czasie również będziemy mogli liczyć na to, że o nas nie zapomni. Bo nie było jeszcze chyba sytuacji, żebyśmy komuś odmówiły. Nawet jeżeli ktoś już nie może zajmować się swoim kotem, tak jak dzisiaj. Przyjeżdża do nas kot, którego ogłaszałyśmy jakiś czas temu już. Starsza pani po prostu jest na tyle już niesprawna, że nie może się kotem zająć i nie ma co z takim kotem zrobić w Ostródzie. My takiego kota przyjmiemy. Jeżeli zgłoszony jest do nas kot taki jak Zeus. Pani Zeusa dokarmiała, okazało się, że jest chory, potrzebuje pomocy, zadzwoniła do nas, też nie odmawiamy. Także to jest tak, że mamy nadzieję, że możemy liczyć na Ostrudę, bo Ostruda naprawdę może na nas liczyć, na to, żeby te koty bezdomne na tyle, na ile tylko możemy, nawet myślę, że robimy więcej niż możemy, bo to jest często wyrwanie nas w ciągu snu, że trzeba biec jakiemuś kotu pomóc, czy nie dosypiamy w nocy, bo jakiegoś kota trzeba pilnować, bo jest bardzo chory, także no na to liczymy, że zasłużyliśmy sobie wszyscy na tą dobrą opinię, że koty są przez nas zabierane, jeżeli tego potrzebują.